Top 3 atrakcje o średnim poziomie trudności dla średnio zaawansowanych gości w Energylandii. Atrakcje i rollercoastery potrafią już wzbudzić większe emocje, strach czy adrenalinę, dlatego zalecane są dla osób, które szukają nieco mocniejszych wrażeń, ale dalej przyjemnych i bardzo komfortowych. Przemieszczaj się wygodnie po filmie, korzystając z rozdziałów zamieszczonych w opisie, ponieważ do każdej atrakcji masz pokazane wejście i wyjście, a także, jeżeli to możliwe, to przejazd z przodu i z tyłu. Miłego oglądania. Atrakcja, która znajduje się centralnie nad przejściem Aqualantis, to jest nic innego jak Tidal Wave Twister. Kręci się w kółko i jak widzicie porusza się po takim właśnie tutaj torze, który ma długość trasy 90 metrów. Prędkość, z jaką się porusza, to imponujące 51 km na godzinę. Oczywiście ta atrakcja ciągle się rozkręca, jak widzicie, ona coraz szybciej będzie tutaj jechać, co nie? Przepustowość jest tutaj naprawdę imponująca, bo wynosi 40 osób, czyli praktycznie jak sobie przyjedziecie do Energylandii, macie 100% pewność, że na nią wejdziecie, niezależnie od tego, ile jest ludzi, no bo w ogóle jak to wygląda, wow, patrzcie. Teraz nie było widać, ale jak tak właśnie podjeżdża pod sam tutaj koniec torów, to wygląda to całkiem ciekawie i muszę przyznać, że no, wrażenia też są ciekawe z tej atrakcji. Może teraz wam to pokażę, uwaga. No, wygląda to, słuchajcie, ciekawie, także chyba pora się tą atrakcją przejechać. No i wchodzimy do Tidal Wave Twister. Zobaczymy, co to będzie. Widzę, że już wiem, co to jest. Wow, o. Ale fajny wiatr. Nie kręci. Thank you.
Atrakcja, którą właśnie widzimy, to jest RMF Dragon o numerze 34. To jedna z pierwszych atrakcji w Energylandii, a raczej roller coasterów. Jego producentem jest Vekoma. Długość trasy 453 metry, wysokość 20 metrów, przeciążenia 3,5G, przepustowość 20 osób i prędkość 75 km na godzinę. Jest to atrakcja familijna, nie ekstremalna, aczkolwiek całkiem szybko jedzie. A teraz przejdźmy do testu tej atrakcji. Dobra, no i wchodzimy do RMF Dragon. Całkiem długa droga.
ostry zjazd w dół. No i wychodzimy z atrakcji.
Atrakcją, po której znajdujemy się, to formuła w strefie ekstremalnej. O numerze 79. Producentem jest Vekoma. Długość trasy to 560 metrów, to dosyć mało. Jednakże prędkość to 100 km na godzinę, a szczyt to tutaj jest właśnie 25 metrów. No i właśnie robić tutaj takie kółeczko na samym starcie. Przeciążenia to 4,5G, a przepustowość to 16 osób. Także możemy już przejść do testu tej atrakcji. Dobrze, zapraszam do testu. Chodźcie, jedziesz ze mną? A potem to już... Nie, moim zdaniem się to przyspieszenie zdaje. Ej, ja będę musiał rzeczy tam przełożyć. Puścisz mnie tu pierwszego? Tak, jest. Dobra. Ja się wypytuję. Thank you.
Proszę, odepnij teraz pas. Szkoda, że to jest takie. Please, your seatbelt. Pan Dawid mówi, że... Ej, najgorsze jest to, że jest takie krótkie, co nie? Nie, teraz idziemy na Hiperiona, koniecznie. Musimy na niego zdążyć. Ale potem możemy pójść jeszcze raz. Poproszę o przelecie z otwartymi oczami. A ja miałam ciągle lecieć w górę. Pachnie mi wytrzyma. Please now unfasten your seatbelt. Też kurde, czasem problemy robią nie wiadomo a co, że cię chcą wyrzucić z wagonika, nie rozumiem tego.
No to zależy od pracowników. Niektórzy kurde tutaj nie wiem. Nie ogarniają chyba. No i dochodzimy do końca wyjścia.